Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Firma Colorado Landscaping specjalizuje się w architekturze otoczenia domów. Interesujące projekty, profesjonalne wykonanie. Po informacje dzwoń 416 828 81 81. Chciałbyś marchwi, korzeń, strączek, chrupać sobie jak zajączek? Do Krakowi zrób appointment, gwarantuję, będziesz content. Krakowia Dental i po bólu. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Metro Hearing Clinic oferuje rewolucyjne, całkowicie niewidoczne cyfrowe aparaty słuchowe. Szukasz okazji? Pytaj o szwajcarskie aparaty Win już od 300 dolarów za jeden. Dzwoń 905 273 77 17. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje specjalne pożyczki wakacyjne z niskim oprocentowaniem. Tylko 4,99%. Pożyczkę załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy. Powróćmy jeszcze do Powstania Warszawskiego, którego kolejną rocznicę obchodzimy w tych dniach. Obok morderczej walki toczyło się wtedy, chociaż szczątkowo, również normalne życie, a w nim chwile wielkiego szczęścia, takie jak ta. Te zdjęcia z kroniki powstańczej zapewne wielu z Państwa bardzo dobrze pamięta. W 13 dniu powstania ślub wzięli Wilka i Bilbiegowie. I był to ślub szczególny, pierwszy w Powstaniu Warszawskim. Już dwa dni później oglądali go mieszkańcy Warszawy w kinie Palladium. W 2000 roku, po 56 latach od tamtych wydarzeń, w Stanach Zjednoczonych udało się znaleźć parę nowożeńców uchwyconych na filmie. Dalsze losy Lili i Billa Biegów, którzy zawarli związek małżeński 13 sierpnia 1944 roku, przedstawi film dokumentalny pod tytułem Historii ciąg dalszy, zrealizowany przez Małgorzatę Błaszczak dla działającego w Chicago polonijnego programu telewizyjnego Polvision. Ze względu na długość trwania filmu, którego premiera miała miejsce 1 sierpnia 2000 roku w telewizji Polsat, projekcję zakończymy w następnym programie. The 13 is my lucky number. 13 to jest moja szczęśliwa liczba. Rozmaite rzeczy się stały 13 miesiąca, które były raczej dobre wypadki, a najszczęśliwszy z tych wszystkich był mój ślub 13 sierpnia. Kochana mamusiu, przykro mi, że uwiodłem córkę tak nagle i bez uprzedzenia. Ale biorąc pod uwagę wyjątkowe czasy, mam nadzieję, że mamusia, dziwnie tak pisać, wybaczy mnie. Mam nadzieję, że mamusia możliwie przechodzi te ciężkie, ale i radosne dla nas chwile. Czuję się już lepiej. Cały serdecznie Bill. Kochana mamuśku, nie gniewaj się, całuję cię bardzo mocno, twoja kochająca Lili. To było jeden dzień po ślubie, 14 sierpnia. W czasie powstania, niestety pierwszego dnia zostałem już ranny.
na rogu Moniuszki Placu Napoleona i już jak poczta została zdobyta przez nasze oddziały, ja już byłem w szpitalu ranny. I było oczywiście na poczcie, bo prowadziłem swoją drużynę sanitariuszek i ciągle mnie odwiedzała. Dowódca kompanii, jego pseudonim Frasza, był również ranny, leżał zaraz obok mnie i mówił, dlaczego wy się nie pobierzecie? A ja mówię, no jak to można zrobić, bo przecież jest walka. A bo ja to mogę zorganizować. I wysłał gońca do adiutanta batalionu i po kilku godzinach przyszła odpowiedź, że owszem, kapelan Korda może nam udzielić ślub następnego dnia. Ja z kolei wysłałem gońca do poczty z wiadomością, krótką notatką. Lili, staw się jutro o godzinie 11 do szpitalika, bo będzie twój ślub. To był dla niej szok. Nasz ślub był radosny dla nas, ale nie w całkowitym tego słowa powiedzeniu, dlatego że naokoło ludzie umierali, masę przyjaciół, dobrych przyjaciół, kolegów, rodziny i trudno się było cieszyć, jak była taka tragedia naokoło. Jak dowiedziałam się od Billa, że mój ślub, nasz ślub będzie jutro, ja byłam wtedy na poczcie głównej i on przysłał gońca. Oczywiście dla mnie to był duży szok, ale wszystko jedno, zjawiłam się tam. Ja jak zawiadomiłem ojca o ślubie, nie był bardzo zadowolony. Ja powiedział, no ty głupszy, przecież ta wojna trwa, jak ty będziesz żonę utrzymywać? Ja mówię, no dobrze, przecież jutro możemy w ogóle nie żyć, nie wszystko jedno. W końcu jego przekonałam i na ślub przyszedł. Matka Lili oczywiście nie mogła. Dopiero następnego dnia myśmy wysłali tą kartkę przez pocztę harcerską, dlatego że było po drugiej stronie Alei Jerozolimskiej i w ogóle nie było przejścia. Jak ślub się odbył, to ja dopiero w niedzielę, jak przyszłam na 10 minut przed ślubem, dowiedziałam się od Billa, że ojciec właśnie powiedział, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy się pobrali, dlatego że Bill jeszcze nie jest nie ma żadnej posady, dopiero co skończył uniwersytet i to mogą być duże problemy. Moja mama z kolei myślała zupełnie o czym innym, ale moja mama była bardzo wybredna i dużo osób jej nie odpowiadało, między innymi Bill. Zapoznałem się z Lilą tuż przed wojną, ale z początku wiele się nie oglądaliśmy, mieliśmy inne zainteresowanie, aż przyszła okupacja niemiecka. Jak ja już byłem instruktorem w drugiej kompanii batalionu Klińskiego, potrzebowaliśmy również wyszkolić sanitariuszki, więc oczywiście Lilę zwerbowałem, bo ona była uczennicą w szkole Zaorskiego i uczyła się medycyny. I przez te ostatnie parę tygodni przed powstaniem to już bardzo ze sobą blisko żyliśmy. Wprawdzie u niej w ogóle mieszkałem, bo było blisko naszego punktu wypadowego, bo nasz celem było zdobycie poczty głównej. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą część filmu zapraszam po reklamach.
Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje specjalne pożyczki wakacyjne z niskim oprocentowaniem, tylko 4,99%. Pożyczkę załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy! A oto druga część filmu dokumentalnego pod tytułem Historii ciąg dalszy. O swych losach opowiadają Lily i Bill Biegowie, których uwieczniony na taśmie ślub odbył się 13 sierpnia 1944 roku, jako pierwszy ślub w ogarniętej powstaniem w Warszawie. Myśmy się specjalnie nie lubili z początku. To dopiero później się rozpoczęło. Jak w czasie już okupacji, jak żeśmy zaczęli chodzić wieczorem na spacery. I moja siostra nie była może tyle związana w to, dlatego że Bill dawał nam lekcje angielskiego, a Hala nie lubiła się uczyć angielskiego, więc mi się zdaje, że dlatego ona odpadła. Mi się bardzo podobało, że oni się pobrali. Byliśmy w tym samym wieku, spędziliśmy tyle czasu razem, bo podczas okupacji bardzo często mieliśmy różne spotkania takie towarzyskie, nawet tańce. Także żyliśmy bardzo blisko, ja byłam bardzo zadowolona. I myślałam o tym, że oni sobie dadzą radę w życiu. Jak ta nagła decyzja zapadła, że ślub ma być jutro o godzinie 11, to był wielki popłoch. Jakby ubrać. Ktoś się znalazł, już nie pamiętam kto, który miał mundur, żakiet polski przedwojenny, mundurowy, jak się nazywa, już nie pamiętam, piechoty nawet. Tylko był wielki kłopot, jak to na mnie, na tą rękę całej w gipsie włożyć. Ktoś pięknie, jakoś z nożem zapewnie, Rysia, żona lekarza, wzięła jeden z jego noży i rozpruła ten szef, włożyła to i potem szybko zaszyła z powrotem. Żadnego przygotowania nie było, to było jedyne. Na tym ślubie nie przyszedł drużba. Mój dobry przyjaciel, Nestrypkę, który akurat został zatrzymany na poczcie, bo był atak niemiecki na Nowym Świecie. I wobec tego drużby nie było, było tylko parę sanitariuszek i doktor Vitali,
który mnie uratował rękę, był świadkiem. Miejsce, gdzie był nasz ślub, emocjonalnie nie odgrywało dla mnie, dlatego dla mnie ważniejsze było całe miesiące przyjemnych dni niż sam ślub, który był raczej smutny pod jednym, dlatego że tyle osób ginęło po drodze cały czas. W Warszawie tego samego dnia, albo przedtem, albo potem, Bill miał kolegę, który, nestrypkę, który miał być na ślubie świadkiem i on zginął też parę dni później. Także myśmy mieli masę kolegów, masę znajomych, którzy zginęli i to było dla mnie okropne. Ślub sam się odbył na parterze w składzie papieru, czyli ołtarzyk był na belach papieru. Po drugiej stronie ulicy, w lokalu restauracji Adria, była jednostka propagandowa AK. Jak słyszeli, że po drugiej stronie ulicy się odbywa ślub, pierwszy ślub w czasie powstania, to przysłali ludzi z aparatami, żeby sfilmować. Również przyszedł fotograf, lokajski zdaje się nazywa, który zrobił masę zdjęć. Te zdjęcia potem zostały opublikowane w rozmaitych pismach. Ten film został pokazany, Lili nawet widziała ten film w kinie Palladium dwa dni później. Myślałam o tym, co się ubiorę na nasz ślub. Oczywiście ja nic nie miałam, tylko to, co miałam na sobie. Ale moje przyjaciółki, które mieszkały na placu Napoleona, pomogły mnie i dostałam czystą bluzkę w kratkę i spódnicę i jakiś kwiatek na pół zwinięty z wazonu, wyciągnięty. Ale mi to nie przeszkadzało absolutnie, bo było tyle innych ważnych rzeczy, że to w ogóle nie grało żadnej roli, jak ja byłam ubrana. Charles Korda oczywiście nie tylko dał ślub, ale również spisał akty ślubne. Byliśmy wszyscy do tego przyzwyczajeni używać pseudonimi. Ja jestem Pałąk, Lil jest Jarmusz. I tak spisał akta. Mój ojciec jeszcze dużo wódki się nie napił na tym ślubie i powiedział, zaraz, przecież zaraz będzie po wojnie. Oni muszą mieć papiery, które są właściwe, prawdziwych nazwiskach. I ksiądz drugi raz akta spisał z prawdziwymi nazwiskami. Ślub, który odbył się 13 w niedzielę, wszystko było prawie zorganizowane, tylko nie mieliśmy obrączek. Oczywiście doktor Witalii, Mirek i jego żona Rysia chcieli nam dać swoje obrączki, ale myśmy się nie zgodzili i ktoś wytrzasnął kółka od firanek i to było używane jako obrączki. Po ślubie, gdzie ksiądz był niezadowolony z powodu dużego hałasu, żeśmy przeszli na pocztę i tam było zrobione przez naszych znajomych takie przyjęcie ad hoc, gdzie zrobili wspaniałe kanapki, używając zapasy, między innymi bardzo dobre sardynki i pasztety i tak dalej. I nawet była wódeczka. Także wszystko było bardzo przyjemnie i później wieczorem, żeśmy mieli miejsce, to nawet było jakiegoś ministra pokój, tylko łóżko było nie bardzo dobre, ale to był przechodni i ciągle się kręcili i tak odbyła się nasza noc poślubna.